Witam. Szczyt, o którym dzisiaj sobie powiemy, to jest szczyt prawie że 7000, Aconcagua, leżący w Ameryce Południowej. Wysokość jego jest 6962 metry. No jest to szczyt szczególny dla Polaków, dlatego że przypomnę, już w roku 1934 czwórka Polaków zdobyła ten szczyt i to nową drogą. Było to 85 lat temu. No ale dla mnie również jest to szczyt szczególny, dlatego że to jest szczyt, na którym byłem już 33 razy, za każdym razem wprowadzając grupy ludzi. No i właściwie o tym szczycie można powiedzieć, że wiem wszystko. Troszeczkę zmieniły się warunki zdobywania tego szczytu obecnie. Kiedyś to było inaczej, że chodziliśmy z plecakami, sami żeśmy wnosili rzeczy. Ja zawsze zaczynałem z drugiej strony od Doliny Relinchos, Doliny De Vacas, później Dolinę Relinchos. No i podchodziliśmy, bądź wchodziliśmy przez tak zwany lodowiec Polaków, właśnie drogę, którą Polacy zrobili w 1934 roku, albo Falso de los Polacos, czyli trawers pod ścianą wschodnią i później wejście, już sama końcówka, na szczyt główny. Obecnie najczęściej 80–90% ludzi wchodzi drogą normalną od Plaza de Mulas. No i to rzeczywiście nie tylko, że już coraz rzadziej się wynosi to wszystko do góry, to co nam potrzebne, czyli namioty, jedzenie, paliwo, no ale również idziemy pod opieką przewodników. No ma to swoje zalety i swoje wady. Oczywiście jest to o wiele bezpieczniej, wchodzenie tak, ale no wady takie, że no to jest chyba mniej romantyczne. Natomiast, żeby nikogo nie zmyliło, szczyt jest łatwy technicznie, natomiast jest bardzo kapryśny pogodowo. Przez swoje trudne warunki, gdzie wieją silne wiatry, gdzie bardzo często potrafi spaść śnieg, ale również dlatego, że ten szczyt ma znaczną wysokość, no, prawie że 7000 metrów. Dlatego trzeba przyjąć odpowiednią taktykę i odpowiednio się przygotować. Jest to kontynent Ameryki Południowej, musimy tam dolecieć. Najlepiej, jeżeli dolecimy oczywiście z przesiadkami, ale całe pozwolenia załatwia się w Mendozie. Koszty w porównaniu z innymi szczytami są wysokie. Muszę powiedzieć, że samo pozwolenie w tym takim okresie początkowym w styczniu kosztuje chyba $700, ale również transport naszego sprzętu, tego sprzętu takiego bazowego typu namioty czy paliwo, no należy posłać mułami, bo trudno iść kilka godzin i nieść na plecach 20 czy 30 kg bagażu. Ameryka Południowa, Argentyna wcale też nie jest tania, a ponadto jak już tam jesteśmy, no to wiadomo, nastrojowe knajpki, dobre wino, dobre steki, więc warto to spróbować i nie zaciskać pasa, bo jedziemy też po to, żeby nacieszyć się właśnie słońcem, nacieszyć się innym klimatem. Absolutnie radziłbym, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, wynająć sobie przewodnika. Jeżeli nie jesteśmy w grupie, że ktoś jest doświadczony i ktoś nam pomoże jakby logistycznie we wchodzeniu na szczyt, to absolutnie przewodnik jest tam nieodzowny, szczególnie jeżeli można koszty tego przewodnika opłacić, składając się, dokładając się do tego w ileś tam osób. Przy przygotowaniu ludzi, którzy no, najczęściej coraz mniejsze mają doświadczenie w górach najwyższych, nie wiedzą jak działa na nich wysokość ta już powyżej 6000 metrów, warto kogoś mieć takiego do opieki, dlatego że na pewno w lepszej kondycji, z lepszym przygotowaniem i pewniej, z większym prawdopodobieństwem mamy szansę na zdobycie tego szczytu. Specyfika zdobywania tego szczytu jest taka, że nasza podróż zaczyna się no, na wysokości właściwie prawie że zero, w temperaturach dochodzących nawet do plus 40 stopni, bo wtedy tam jest pełnia lata. Natomiast już podczas zdobywania tego szczytu temperatury potrafią spaść do minus 20 stopni, a nawet jeżeli wieje, to odczuwalna temperatura jest nawet minus 30 stopni. I dlatego nie każdy, kto by chciał, wchodzi na ten szczyt, mimo że się wydaje, że to jest szczyt łatwy. Dużo ludzi, powiem szczerze, no, więcej jak połowa na ten szczyt nie wchodzi. Jak się powinniśmy przygotować do tego szczytu? No przede wszystkim kondycja, dobra kondycja, dlatego że pokonujemy duże odcinki, ale również no, trzeba sobie poświęcić troszeczkę więcej czasu na zdobywanie tego szczytu, zbytnio się nie spieszyć, dlatego że musimy zdobyć aklimatyzację. No i tą aklimatyzację zdobywamy stopniowo. Zaczynamy od wysokości 2800, później, jeżeli to robimy drogą normalną, dochodzimy do tak zwanej konfluencji na wysokości 3400 metrów. Jeżeli mamy czas, najlepiej sobie przejść również do Plaza Francja. Tam jest na wysokości również 4300 metrów, ale trzeba powiedzieć, że tam są dodatkowo no, piękne widoki na południową ścianę Aconcagły. Jeżeli się dobrze czujemy, to następny nasz odcinek i tak zwana baza to jest Plaza de Mulas na wysokości 4300 metrów. Tam oczywiście po odpowiednim odpoczynku, zagospodarowaniu się no, staramy się zdobywać tą naszą aklimatyzację, wychodząc coraz wyżej. Od kilku lat jest tak, że zarówno na Konfluencji, jak i w Plaza de Mulas jest stała obsługa medyczna, no, która kontroluje nasze zdrowie, naszą wydolność i wręcz jest to obowiązkiem, że należy się przebadać, należy zbadać sobie wysycenie czerwonymi ciałkami krwi, co wiadomo, że jest odpowiednia za aklimatyzację naszą, czyli za przyswajanie sobie tlenu. Również musimy mieć dobre ciśnienie i wtedy dostajemy tak zwaną zgodę od lekarzy, że możemy ten szczyt atakować. Tutaj również, powtórzę to jeszcze raz, nie wolno się spieszyć, należy wyjść sobie na przykład do Nido de Condores na wysokość no, 5400 metrów, tam się przespać, tam rozbić sobie namioty, ewentualnie spędzić jedną czy drugą noc, ale obowiązkowo zejść oczywiście do głównej bazy, do tak zwanej Plaza de Mulas na wysokość 4300 metrów. Tam sobie odpocząć, zregenerować się, no i później już w zależności od pogody warto by się przemieszczać w kierunku szczytu. To znaczy, powtarzamy, dojście do wysokości Plaza de Mulas, później, jeżeli dobrze się czujemy, przenosimy się wyżej. Tam są dwa miejsca, na wysokości 6000 metrów są dwa miejsca. Tak zwany Koller, czyli bardzo dużo miejsca płaskiego, gdzie można rozbić nawet kilkanaście namiotów. Jest to w miarę bezpieczne, gdyż tam również zbudowany jest schron. W razie nagłej potrzeby to można również tam się schronić, jeżeli nam zostanie zniszczony namiot. A drugie miejsce to jest tak zwany Berlin, gdzie jest mniej miejsca, ale to miejsce jest bardziej osłonięte od wiatru. Tam są nawet takie rozwalone małe domki, że w razie nawet załamania pogody to można tam jakiś wiatr przetrzymać. Atak szczytowy. Bardzo ważne jest, że należy wychodzić no, jak najwcześniej. Wcześnie rano albo nawet wychodząc w nocy, dlatego że przeciętny okres wyjścia do szczytu to jest 6 do 8 godzin, w zależności jak jesteśmy kondycyjnie przygotowani do tego. No i jeszcze oczywiście trzeba liczyć ze 4 godziny na zejście, na dojście do obozu, z którego wyszliśmy, czyli albo do tak zwanego Kollera, albo do Berlina. Jest to też ważne, bo od jakiegoś czasu stała obsługa, która tam pomieszkuje, tak zwani rangersi, mogą nas po prostu nie wpuścić do góry. Jeżeli jest godzina 15, to oni, dbając o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie, mówią stop, nie idziemy, bo trzeba jeszcze zdążyć zejść. I rzeczywiście takie obostrzenie, takie wytyczne uratowały życie na pewno tym, którzy chcieli wchodzić na siłę na ten szczyt, albo którzy nie zdawali sobie z tego sprawy, mówiąc no mamy czas, zejdziemy, droga jest łatwa. Wcale tak nie jest. Pogoda tam się bardzo szybko potrafi załamać. Najczęściej już od południa przychodzą mgły, czasami pada, najczęściej bardzo silnie wieje, a my jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, no i nie zawsze potrafimy logicznie myśleć. Szczyt, powtórzę to jeszcze raz, jest łatwy technicznie, natomiast musimy sobie w każdej chwili zdawać sprawę z tego, że jest to szczyt wysoki, pogoda jest tam nieprzewidywalna, tak jak powiedziałem, bardzo silnie wieje, jeżeli są mgły dodatkowo, to jeszcze to się wszystko utrudnia. My chodzimy już coraz wolniej, bo wysokość jest prawie że 7000 metrów i oczywiście musimy mieć ten margines bezpieczeństwa na zejście. Dla mnie jest to jeden z najtrudniejszych szczytów zaliczanych do Korony Ziemi, do zdobycia, dlatego że zarówno Mont Blanc, jak i Elbrus są szczytami łatwymi, dużo niższymi. Ja nawet uważam, że jest to szczyt o wiele trudniejszy do zdobycia niż najwyższy szczyt Alaski, Mont McKinley, dlatego że tam jest prawie przez 24 godziny jest widno, jest dobra widoczność. W każdej chwili nawet możemy się zatrzymać, rozbić sobie namiocie, gdyż to wszystko ciągniemy na saneczkach. Natomiast tutaj musimy wyjść z namiotu, dojść do szczytu i zejść. Ze szczytu widoki są piękne, ale warto być tam do południa. To znaczy najczęściej jest tak, że w południe już ta pogoda się załamuje, zaczyna wiać, traci się widoczność i wtedy nie widzimy nie tylko okolicznych szczytów, ale bardzo pięknej, na przykład południowej ściany Aconcagły, która rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Jest to oczywiście droga na południowej ścianie od jakiegoś czasu. Już prawie te drogi nie istnieją, wytopiło się tam dużo śniegu, lodu. I tylko najlepsi, wręcz himalaiści mogą się porwać na zdobywanie tej drogi. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, niekoniecznie jest to dla niego pierwszy raz i wszystko nowe, to warto by się pokusić jednak o spróbowanie wejścia drogą od Doliny De Vacas, później przez Dolinę Relinchos. Tam podchodzimy pod ścianę wschodnią, tam gdzie zdobywali ją Polacy w roku, przypomnę, 1934. I jeżeli ktoś wciąż się w miarę dobrze czuje i potrafi posługiwać się czekanem, spróbować wejść tą wschodnią ścianą. Ja robiłem to z ludźmi, którzy nawet nie mieli doświadczenia, 4-krotnie, ale to trzeba iść pod opieką kogoś. Jeżeli nie czujemy się na siłach, to można zrobić tak zwaną drogę Falso de los Polacos, czyli robimy trawers pod tą wschodnią ścianą. Wchodzimy później drogą normalną, bo na wysokości 6400 metrów ona się łączy z drogą normalną. Ale tutaj jest troszeczkę utrudnienie, bo trzeba z powrotem wracać przez Dolinę Relinchos i Dolinę De Vacas. A tam jest jednak mniej ona zorganizowana. Nie ma tak jak na Plaza de Mulas, że można się wykąpać, że można sobie zamówić jakieś kanapki, wino, coś do picia. Tylko to już jest bardziej zaawansowane, ale muszę powiedzieć, że sprawia to dużo więcej satysfakcji, bo Dolina Relinchos jest przepiękna. Ja swoich kilka pierwszych wyjazdów zawsze chodziłem tą doliną i rzeczywiście za każdym razem było to niesamowite przeżycie i na pewno satysfakcja z zejścia była o wiele większa. Sprzęt musi być bardzo dobry. Tak jak powiedziałem, warunki są tam bardzo kapryśne. Potrafi być bardzo zimno i potrafi bardzo mocno wiać, a jeszcze do tego często spadają duże ilości śniegu, więc przede wszystkim ciepłe buty. Buty wręcz takie jak nawet na szczyty 7-8 tysięczne powinny być, dlatego że, tak jak powiedziałem, temperatura odczuwalna wcześniej rano albo w nocy, jak startujemy, jest nawet do minus 20, minus 30 stopni przy tym wiejącym wietrze. Również oczywiście kurtki puchowe, ale również coś na zewnątrz, żeby nas nie przewiewało w tym wietrze. To jest bardzo ważne. Rękawice powinny być wręcz łapawice grube, dlatego że nie ma tam trudności technicznych, natomiast ręce marzną, głównie to trzymamy kijki. Czekan może się przydać już w tych końcowym spiętrzeniu, tak zwanej kanalecie od wysokości 6700 metrów. Tam jest formacja, taka depresja, która nazywa się kanaletą. Tam bardzo często występuje śnieg i przynajmniej na zejściu kijki się przydają, a również warto mieć czekan, dlatego że można się potknąć i wtedy ten czekan również może nam pomóc, żeby wyhamować nasz upadek. Tak jak powiedziałem, nie ma tam dużych spiętrzeń, ale bywa, że ludzie się zmęczeni, zataczają, potrafią się potknąć i bardzo często taki czekan może nas zatrzymać. Muszę jeszcze powiedzieć, że Ameryka Południowa sama ma dużo zalet. Tak jak powiedziałem, to jest nie tylko wejście na najwyższy szczyt obu Ameryk, Aconcagua, ale również są atrakcje, jest ta egzotyka. Jest dobre wino, dobre jedzenie, dobra muzyka i warto poświęcić czas, który nam ewentualnie pozostanie, jeżeli uda nam się wejść planowo albo nawet wcześniej niż planowaliśmy, poświęcić sobie na zwiedzanie Ameryki Południowej, no, która rzeczywiście jest niesamowite ciekawa i nawet kilka dni, które nam zostają, to jest jakieś no, liźnięcie tego, zapoznanie się z tym klimatem Ameryki Południowej i na pewno to spowoduje chęć, że na pewno tam jeszcze raz będziemy chcieli przyjechać, a na pewno warto. Namawiam, bo rejon jest piękny, w ogóle szczyt jest też niesamowity, ale tutaj, tak jak podkreśliłem, wcale nie jest taki łatwy do zdobycia. Powiem to jeszcze raz, statystyki mówią, że 30% ludzi, którzy próbują zdobywać ten szczyt, wchodzą na szczyt. Także proszę wziąć sobie to pod uwagę. No, ja już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście w tym odcinku miał być Kazbek, natomiast no, powiem szczerze, że Aconcagua jest teraz na czasie, bo najwyższy czas, żeby podjąć decyzję i skorzystać z tego, co powiedziałem. Natomiast na Kazbek mamy jeszcze czas, do lata jest kilka miesięcy, także na pewno jedną z następnych naszych pogadanek tutaj poświęcimy właśnie Kazbekowi.